Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie, długo wyczekiwanym przez wielu o dziwo, nie wiem dlaczego, ale praktycznie pod każdym filmem ktoś tam się znalazł, kto pytał, kiedy będzie paladyn, kiedy lochy na paladynie dawno już nie było. No i właśnie dzisiaj, tak jak obiecałem, że w przyszłym tygodniu to zaczynamy z grubej rury, bo właśnie od tego paladyna. Dzisiaj sobie coś poklikamy, bo faktycznie długo lochów na tym paladynie nie było. Jak widzicie, mamy już 480 level, czyli jeszcze tylko 20 i będziemy mieli już tą 500 na tym paladynie, myślę, że spoko, jak najbardziej git. Śmieszna sprawa w ogóle ostatnio, to jeszcze wam powiem na wstępie, okazało się, że w rankingu mój paladyn w tym takim światowym, mój paladyn natknął się na berserka, czyli tutaj na właśnie S37 polskie, tutaj mamy W47 tego paladyna, no i co ciekawe wygrał z tym berserkiem, mimo że wiadomo, ten paladyn został założony w grudniu, zresztą sami widzicie 6 grudnia 2019, natomiast berserk został bodajże pod koniec września założony, tak więc jak sami widzicie, no paladyn, mimo że berek troszeczkę starszy, więc troszeczkę mocniejszy w teorii, no to mimo wszystko pokonał go w tym bezpośrednim starciu. Nie mam tego niestety, w sumie to możemy zobaczyć, bo tu zbugowane to jest, tak szczerze wam powiem, niestety. No i właśnie nie jest to aktualne, nie? Nie widać wszystkiego tak, jak być widać powinno. O, teraz na przykład zobaczcie, nie wiem, czy to jest jakieś stare, czy nowe, no ale teraz już ten berek bardzo odskoczył temu paladynowi, no ale mimo wszystko było tak, że właśnie byli obok siebie i walczyli ze sobą, no i właśnie Palek wygrał. W sumie to gdzieś będę miał, a chyba wrzucałem screena na Discorda, więc kto jest na Discordzie, no to widział. Dobra, na wstępie możecie zostawić kciuczka w górę, standardowo będzie mi bardzo, bardzo miło, także teraz zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie tego kciuka, subika dzwoneczkiem również mi będzie miło, już nam mało brakuje do 13,5 tysiąca, więc powolutku do przodu. No i możecie wbijać standardowo na Twitcha, zostawić followa, żeby wiedzieć o przyszłych live'ach, i możecie wbijać na Discorda dla widzów, żeby wiedzieć praktycznie o wszystkim, bo tam na bieżąco, jeżeli coś jest ciekawego, no to o tym informuję. Dobra, chyba tyle, chyba powolutku będziemy mogli zaczynać. Tu mi się jeszcze wszystko nagrywa, wszystko działa, lecimy. Na wstępie, zanim w ogóle zaczniemy te lochy, no to możemy sobie przelecieć tutaj postacie, czy na pewno mamy wszystko zaczarowane oraz no runki, wiadomo, standardowo wszystko poulepszane, wszystko dobrze zrobione. Tu mamy razy dwa raczej z tego, co widzę. Oczywiście wiadomo, w międzyczasie gemiki zostały wymienione dość mocno, jeżeli chodzi o tych naszych pachołków. Wszyscy mają minimum 1400 na gemie. O, tu akurat 1300 jakieś, no ale prawie 1400. Tu też dużo 1500, jak sami widzicie. Więc generalnie no bardzo mocne te gemy mają te pachołki. No i myślę, że faktycznie... O kurde, a co tu się wydarzyło? Nie mamy jakiejś runki, łączna odporność gdzieś nam uciekła. Zobaczcie, dobrze, że sprawdziłem. To zaraz do tego wrócimy. Gdzieś powinien mieć jakąś łączną odporność, to sobie na spokojnie ogarniemy. Tu mamy razy dwa, tu wszystko razy dwa. Mam nadzieję, że nic nie przeoczyłem. Dobra, lecimy dalej. Tu jeszcze na szybko przelecimy. Tu mamy również, tego co widzę, razy 2, 15%, tu jest wszystko jak najbardziej git. Czyli tutaj na łączną odporność gdzieś uciekła, ale dobra, to nic. Gdzieś tu pewnie powinniśmy znaleźć w tej naszej masie, można powiedzieć. O, tu mamy jakiś pasek, jak widzicie, łączna odporność 24%. I możemy go zamienić na przykład za to, za odporność na błyskawice, bo to nam się raczej bardzo nie przyda. Lecimy sobie, cyk, zamianka. No i dobra, już mamy po 75%, jak najbardziej jest git. Mamy też dużo golda, jak widzicie, wczoraj tu trochę wrzuciłem, bo był teraz weekend golda, troszkę tu wrzuciłem statystyki, ale możemy się praktycznie wyzerować, zostawię sobie tam z 500 milionów takie awaryjne, dlatego że po prostu, no szkoda tego golda trzymać, jak mamy klikać lochy, nie? Może to nam w czymś pomoże, zobaczymy. Było dość trochę szczęścia na tym paladynie, dlatego że albo w piątek, albo w sobotę wylosowaliśmy 5 kostek z goldem, wiadomo, był event golda, więc to było jeszcze pomnożone. 5 kostek na tym levelu dało mi ponad 100 milionów, prawie 110, o ile się nie mylę. No, można dyskutować, czy to dużo, czy nie. 10 statystyk w takim prostym przeliczeniu. Wiadomo, że jakbyśmy mieli tu, powiedzmy, nie wiem, 550 level, to tego golda by było pewnie z 300 milionów albo i więcej, jakby nam się trafiło właśnie takie combo. Natomiast no było 100 milionów, ale i tak nie ma co narzekać, podczas eventu coś takiego, jak nam się trafiło, jak najbardziej git. Druga sprawa jest taka, że wczoraj trafiło nam się również na tym paladynie, co ciekawe, 5 kostek z kryształem, więc no można powiedzieć, że weekend dla paladyna był dość szczęśliwy. No i okej, myślę, że powolutku możemy zaczynać, z tym, że tak, jeszcze, aha, arenkę sobie muszę zrobić, to jeszcze przeklikamy na szybko, no bo wiadomo, level 1 przynajmniej raczej tu wbijemy bez większych problemów, tak mi się przynajmniej wydaje, więc lepiej jeszcze
jeszcze wycisnąć tego expa więcej w tym wypadku, no bo teraz wiadomo, że z każdym kolejnym levelem leci nam mniej expa ze wszystkiego. Tu mamy odebrane, aha, jeszcze kółkiem zakręcę, niech to się tam zrobi w międzyczasie i będziemy mogli powoli lecieć. Tu jakaś ta, ale to sprzedamy od razu, to mogę w zasadzie od razu do kibla wrzucić. Mamy coś na zręczność, poczekajcie, minus 2, no to nie, to od razu rozmontuję, żeby już było z głowy, bo znając życie, to nam będzie brakować troszeczkę miejsca w ekwipunku, ale w razie czego to sprzedam po prostu te itemki za 2,5 miliona i będzie git. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Jeszcze nie pokazywałem wam tego, jak robiłem ten nowy lock. Jak widzicie, pokonałem strefę światła, oczywiście całość, no i w strefie mroku zrobiłem 3. Chciałem to zrobić, żeby wbić ten level, wiadomo, więcej golda z misji i tak dalej, więc nie chciałem się wstrzymać, żeby wam to klikać na odcinku, ale dzisiaj na szybko, na koniec odcinka myślę, że to obejrzymy. Lecimy. Mamy case whore, case whore to jest mag, no i zobaczmy, czy tego maga jesteśmy w stanie kliknąć. Chyba tam nic nie przeoczyłem, mam przynajmniej taką nadzieję, jeżeli chodzi o pachołków, ani nic, więc raczej będzie wszystko git, no i spróbujmy. No to jest mag, więc nie jest to wcale takie proste ubić go tutaj paladynem, no ale może jakaś odrobina szczęścia i będziemy w stanie to zrobić. Możecie dać znać, jak tam wam w ogóle minął weekend. 3 dni nie było odcinka, ostatni był, nie pamiętam kiedy, o kurde, 3 dni czy nawet więcej. Nie, chyba w środę był ostatni odcinek, czyli że... A nie, w czwartek był, przepraszam, tak, to dobrze mówię. W czwartek był ostatni odcinek, czyli piątek, sobota, niedziela było bez odcinka. Możecie powiedzieć, jak tam wam minęło. Możecie napisać w komentarzach, mam nadzieję oczywiście, że dobrze. Większość ludzi raczej z mojej widowni chodzi jeszcze do szkoły, więc weekend to jest po prostu taki akurat moment odpoczynku. Ja akurat w weekend pracowałem, ale za to dzisiaj mam wolne, czyli w poniedziałek, więc dlatego też mogę dla was na luzie sobie nagrać ten odcineczek. Także tak to wyglądało, możecie dać znać i możecie dać znać, jak tam wasz progres, jeżeli chodzi o Shakesa, jak tam generalnie wasze postacie idą. Chętnie to sobie oczywiście poczytam. Dobra, no wygląda na to, że tego nie pokonamy, to jest mag, więc jeżeli on by miał paść, to kilka prób i raczej by padło. Ja w ogóle zauważyłem, że bardzo często powtarzam to samo, no ale już mam takie postacie na tym etapie, że raczej tutaj ciężko cokolwiek innego mówić, tylko po prostu właśnie to, że... No, że sami wiecie, że po prostu, no jak mamy maga, to jeżeli on nie pada po większej ilości prób, no to on po prostu nie padnie. Raczej tu by musiał bardzo, bardzo szczęśliwie być. No ale zobaczmy, no on raczej wszystkich one-shotuje dokładnie, nawet zwykłym hitem. Tutaj brakło niestety krytyka, tutaj również krytyka padło, brakło. No zobaczmy, jak z nami, ja też tu krytyka, no ale on wszystkich nas one-shotuje. Ale no nawet, dobra, no tu mamy krytyka, tu mamy również krytyka, jak sami widzicie, tu zobaczmy, tu nie, tu brakło krytyka. No i zobaczmy, jak tu u nas wygląda. No i tu też brakło krytyka, ale czy my walniemy tyle, żeby mu zabrać to połowę HP z tymi dwoma krytykami naszymi Kunegundy? Raczej bym wątpił, więc dobra, lecimy dalej. Mamy pogromcę słoniowatych, który jest wojownikiem, okej, ten pogromca dokładnie, już mi się tak coś wydawało, że on padnie i dokładnie nam padł, więc udało się go machnąć. No i mamy coś na siłkę, co to jest ciekawego? Plus 8, okej, więc nie ma co zmieniać, od razu zmieniamy sobie wygląd i leci do rozmontowania. Bardzo dużo osób się mnie w dalszym ciągu, nie wiem czemu, ale w dalszym ciągu się mnie pytają, dlaczego zmieniam wygląd przed rozmontowaniem. Po prostu inny wygląd daje nam więcej surowcy do kowala. Mówiłem o tym w poradniku do kowala. Jest też praktycznie w każdym, pod każdym filmem w opisie są przydatne linki do tej gry, gdzie między innymi jest właśnie taki kalkulator, który nam oblicza, który wygląda nam najlepsze korzyści, jeżeli chodzi o surowce u kowala, więc no cały czas to powtarzam, a i tak te pytania są, no niestety tak to już wygląda. Dobra, mamy kolejnego wojownika, zobaczcie, mocny, bardzo mocny, 1 600 000 000 HP prawie, do połowy mu schodzimy praktycznie przy każdej próbie, ale jednak już nie widać, w tamtym było widać, że każda próba była dość bliska, natomiast tutaj, jak sami widzicie, niestety tak kolorowo to nie wygląda, dlatego że jak sami widzicie, no tutaj mamy tą nieumarłą armię, ale raczej ciężko o dobrą próbę, no ale troszkę go poklikamy, no bo jednak wojownik niby powinien w teorii paść. Pamiętamy, że jesteśmy niestety paladynem, więc te lochy wcale nie będą tak gładko szły, no ale biorąc pod uwagę, jak długa była przerwa między ostatnim klikaniem a dzisiejszym, powiedzmy, no to jednak myślę, że troszkę tych lochów mimo wszystko zrobimy. Dobra, no
powiedzmy, że jeszcze 70 prób na niego, ja tak tutaj sobie będę do okrągłych liczb grzybowych, powiedzmy, klikał, no bo Anusz się uda, jeżeli nie, to lecimy dalej. Mimo wszystko troszkę tych lochów jeszcze mamy do zrobienia, więc tak jak mówię, jeszcze jest co na tym odcinku robić, a też nie ma co tak sztucznie przedłużać, no bo jak sami widzicie, jeżeli coś padnie, no to raczej padnie, no a tutaj to mnie umarło armię, no nie wiem, no Kunegunda, nie? To by musiała Kunegunda dużo zdziałać, dużo tu uników porobić i go po prostu dziabnąć, a nie wygląda, jakby to miało się w miarę szybko wydarzyć, więc tak jak mówię, nie ma co tutaj klikać. Zaraz wam pokażę w ogóle jednego gracza, który jest, wydaje mi się, dość ciekawym przypadkiem i myślę, że warto tutaj o nim wspomnieć. Mianowicie jest to Spacer. Spacer, który zobaczcie, już prawie dobija 500 poziom, co ciekawe. Tak jak mówiłem na starcie tego filmu, między moim berserkiem a tym paladynem jest około 2 miesiące różnicy. 2,5 nawet, bym powiedział. No i tak jak mówiłem, berserk jest po prostu starszy. No i zobaczcie, my na berserku mamy teraz 488 level, a Spacer, który jest 2,5, tak jak mówię, miesiąca około młodszy, ma już ten level prawie 500, więc bardzo ładnie mu to idzie. Z tego, co tutaj ma napisane i z tego, co z nim tam troszkę pisałem na czacie, to do 450 levela szedł w expa, natomiast od tego levela idzie w golda, ale i tak, no to jest 18 leveli różnicy między mną a nim, także bardzo dużo. Zdaję sobie sprawę, że to jest berserk, więc on na pewno tych lochów ma, z lochów ma, podejrzewam, że sporo leveli do przodu, no bo jednak on te lochy na pewno ma dalej pchnięte, zresztą to widać po naszym berserku, gdzie my stoimy aktualnie w lochach. No ale i tak doładnie, nie? Strasznie tu wystrzelił z tym levelem. On tu się wcześniej gdzieś tak między top 20 a top 10 przemieszcza, więc tak nie zwracałem na niego uwagi. No a właśnie później, jak zmieniłem gildię, no to zobaczyłem, że wow, faktycznie ktoś taki jest. I faktycznie, no wydaje mi się, że po prostu już tutaj ten kalendarz mu da 500 poziom. Tak mi się wydaje. Te pół leveli wbije w te... w te 10 dni, powiedzmy w te 9 dni, tak mi się przynajmniej wydaje, no i ten mu da 500, albo mu tam będzie niewiele brakować, mniejsza z tym, w każdym razie no bardzo tutaj fajnie pocisnął. I jeżeli chodzi o podstawy, to nie ma wcale takich gorszych, bo 32 plus powiedzmy 12 w zaokrągleniu, no to jest wiadomo, 31 przepraszam, plus 12, no to jest wiadomo 43 łącznie, natomiast my mamy tutaj w zaokrągleniu powiedzmy 26 plus 21, no to mamy w tym momencie 47, no też w zaokrągleniu, nie? Więc wcale tej różnicy, jeżeli chodzi o statystyki, takiej dużej nie ma, także no, sami widzicie, że może to też jest jakiś tam, powiedzmy, okej taktyka, okej sposób, ale i tak ja bym został przy tym, że od 420 idziemy w golda, wydaje mi się, że, no dobrze, w golda, wydaje mi się, że to jest takie najbardziej optymalne. Dobra, mamy teraz obłudnego oszusta. To jest ten nowy loch, to jest, z tego co widzę, zwiadowca prawdopodobnie, albo zabójca, zobaczymy zaraz. No nie, to jest zwiadowca, jak sami widzicie. No i czy tego obłudnego oszusta nam się uda pokonać? Bardzo dużo HP, bo prawie 8, w sensie ponad 8 miliardów, 8 miliardów 100 milionów, ale jak widzimy, co chwilę jakaś bliska próba mu zostaje. To jest zwiadowca, więc unikami go jak najbardziej możemy oszukać, więc może i by się udało 300 milionów expa zainkasować. Jak widzicie, w tym nowym lochu już jesteśmy tutaj w mroku na czwartym, czyli pierwszych trzech pokonali. Mam to zapisane, więc wam pokażę na koniec. No ale jak sami widzicie, troszeczkę tutaj nam poszło, biorąc pod uwagę, że na przykład na takim łowcy cały czas chyba stoimy na pierwszym, o ile się nie mylę, więc tam niestety nam się jakoś bardzo nie udało tego porobić, tego lochu. No a to jest 300 milionów expa, więc to jest dużo, tylko właśnie te lochy są takie dziwne. Można by rzec, że niezbalansowane, no bo zobaczcie, ile oni mają tutaj HP. To jest coś takiego jak właśnie Góra Olimp, nie? Że tam pierwszy ma tam chyba, nie wiem ile te syreny mają, chyba ze 3 miliardy albo 4. Potem kolejny to jest Wojownik, który ma z 9. No takie, no mówię, takie losowe te statystyki są bardzo. No ale mimo wszystko i tak możemy delikatnie tutaj popróbować, no i spróbować go sobie ubić. Jeżeli się nie uda, no to lecimy dalej. No już widzimy, że ten progres chyba nie będzie aż taki duży. Póki co na 3 lochy pokonaliśmy tylko jednego przeciwnika. No ale szczerze mówiąc, liczyłem, że jakiś 500, chociaż 82 by nam się udało wbić i nadal na to liczę. No ale jeszcze mamy troszkę tych lochów do kliknięcia, więc wydaje mi się tak czy siak, że troszkę faktycznie tu zrobimy. Nie pamiętam, kiedy ostatni był odcinek, muszę przestać usuwać te zapisane walki do momentu nagrywania kolejnego odcinka, bo wtedy przynajmniej zdam datę, kiedy ostatnio nagrywaliśmy. No a teraz, jak widzicie, jest to troszeczkę taki większy problem, żeby sobie przypomnieć. Powinienem sprawdzać na YouTubie po prostu, ale mniejsza z tym, myślę, że nie
nie ma co się zastanawiać, tylko klikamy dalej. Powiedzmy, że jeszcze z 50 grzybków na niego, no bo czułem tu jakiś potencjał na wstępie. Jak sami widzieliście, były te próby takie fajniejsze, bliższe. No ale jak widzimy, chyba jeszcze niestety nam brakuje obrażeń, żeby cokolwiek tutaj zrobić. No i chyba będziemy po prostu musieli go ominąć i iść dalej, co nie jest zbyt fajne. No bo jednak, tak jak mówię, no liczyłem tu na więcej. Dobra, lecimy dalej. Tak jak mówię, nie przedłużamy. Co my tu mamy? Teraz mamy Cyklopa. Esteros jeszcze nie jest zamknięty. Esteros chyba dzisiaj zamkniemy. To taki wam mogę spoiler dać. Ale coś mi się tak właśnie wydaje, że się go uda zamknąć. Dobra, zobaczcie. Cyklop Polifem nam padł w miarę łatwo. To jest to, o czym mówiłem, czyli te 9 miliardów HP. Mamy jakiś paseczek. Plus 9, no to nie. To mogę go w sumie od razu rozmontować, póki jeszcze mam miejsce. Aha, bo ja tu mam jednego slota tak jakby wolnego. Dobra, i od razu misję dnia zrobiliśmy. No i kogo my teraz mamy? Teraz mamy Cerbera. Cerber to jest zwiadowca, no jego nie ubijemy. To jest standardowo na każdej postaci mam tak, że jak ubiję drugiego, to trzeci jest znowu blokiem niestety kolejnym, więc lecimy dalej. Mamy irytujące infernusy, irracjonalnie irytujące infernusy, przepraszam. No i jak widzimy, udało nam się na tym odcinku pokonać już drugi loch, który miał 390 level, więc prawie te 300 milionów nam dał expa, także teraz polujemy na coś dalej. Infernusy to jest wojownik, mocny znowu, miliard, prawie 200 milionów HP, no ale szczerze mówiąc, no to tak liczę, że dokładnie uda nam się te infernusy pokonać. Super, no i jak widzicie, wbiliśmy 481 level. Mamy jakiś pierścionek, ale na wszystkie cechy, także od razu standardowo zmiana wyglądu i lecimy dalej. Dlaczego nie zmieniłem wyglądu paska? Dlatego, że musiałbym to sprawdzać na kalkulatorze, a nie chce mi się tego robić w trakcie odcinka. Natomiast jeżeli chodzi o biżuterię, czyli te rzeczy z gabinetu magii, tutaj wisiorek, pierścionek i ten trinket powiedzmy, no to to już znam na pamięć, który wygląd mi daje najfajniejsze ilości tych surek i dlatego to zmieniam, to tak gwoli ścisłości, jakby ktoś pytał. Dobra, mamy bestyjkę Belle, zobaczcie, udało ją się pokonać w miarę fajnie i szybko. No to jest mag kolejny, tu mamy jakąś klatę, no ale znowu na wszystkie cechy. No i dobra, jeżeli chodzi o rozmontowania, to już na dzisiaj koniec. I teraz mamy Luciusza czystokrwistego, który jest kolejnym magiem. No i zobaczcie, to już jest 18 na 20. 19 nie pamiętam, szczerze mówiąc, kto to jest. 20, a nie, pamiętam. 19 to jest to przyjemniaczą tęczniątko, które jest zwiadowcą, o ile się nie mylę. Natomiast 20 to jest Voldemort, który jest po prostu magiem. Dobra, mamy coś na inteligencję, plus 5, no to nie ma co, to sobie na razie zrobimy cyk i cyk. I okej, lecimy dalej, tego Luciusza zapisałem. No dobra, coś się w końcu ruszyło, w końcu jakieś te lożki jesteśmy w stanie machnąć. No i zobaczmy, czy to przyjemniaczą tęczniątko nam padnie. To jest duży dość blok, jeżeli chodzi o strefę światła. Strefę mroku powiedzmy, że też, ale mimo wszystko, tak jak mówię, to jest zwiadowca, więc jednak tutaj zwłaszcza jako paladyni nie powinniśmy wcale jakoś mocno się zablokować, no ale mimo wszystko może tak być, że faktycznie jeszcze go dzisiaj nie ubijemy, tylko będziemy potrzebować troszeczkę więcej czasu na niego, ale popróbuję, dlatego że jak jego ubijemy, to może i by się udało tego Voldemorta ubić i zabić właśnie to, w sensie zabić, zamknąć tą strefę mroku, tą szkołę magii właśnie w strefie mroku, co by było no już takim fajnym osiągnięciem. Ale już tutaj nawet i tym paladynem, zobaczcie, że zbliżamy się powoli do zamykania tych takich lochów, które już zamknęliśmy na Berserku jakiś czas temu, więc no powolutku tutaj będziemy po prostu no już domykać te lochy i zostanie nam tylko i wyłącznie żmudne robienie awki. Śmiesznie, nie? Śmiesznie to wszystko wygląda, zobaczcie, że paladyn w sumie będzie obchodził już za no ponad miesiąc, 2 lata swoje, więc to też ciekawa sprawa. Berserk już obchodził te 2 lata pod koniec września, nagrywałem z tego odcinek, jeżeli się nie mylę, więc no strasznie ciekawa sprawa, nie? Jak to wszystko wygląda, jak to się prezentuje i jak te postaci się rozwijają na przestrzeni czasu, oczywiście, to mam najbardziej na myśli, że widać faktycznie ten progres, jak się tu gra tak codziennie i tak dalej, czy to w rankingu wskakujesz cały czas do góry i jakby przez to, że ludzie przestają grać, albo że, nie wiem, grają nieregularnie czy coś, no to i w tym rankingu widać, że się do góry pniesz i tak samo jeżeli chodzi o właśnie, czy to rozwój, czy level, czy te statystyki, jak ktoś sobie, nie wiem, obejrzy jakiś film z Paladyna tam w okolicach 300 poziomu, a z Paladyna teraz, no to jak widzimy, różnica jest dość duża. Czekajcie, ja się tu może troszkę przekręcę, bo widzę, że na kamerce nie jestem prosto, a mam strasznie taką manię, żeby wszystko było prosto, symetrycznie i tak dalej, ale dobra, no i
zobaczmy, jeszcze powiedzmy troszeczkę prób na to przyjemnia ten czniątko, ale chyba nam się niestety nie uda. Tam była jedna taka próba, ale to w dalszym ciągu było 300 milionów HP, gdzie do zbicia mamy 1 500 milionów, więc bardzo... niestety bardzo dużo. No ale okej, no jeszcze troszeczkę tu popróbujemy, ale chyba się nie uda. Chyba nie ma co, i tak dwa lochy tu pokonaliśmy. Myślę, że przy kolejnej próbie już tę szkołę magii bez większych problemów będziemy w stanie sobie przymknąć. No mógłbym tu dalej klikać tak naprawdę, ale tak jak mówię, no raczej mija się to z celem. Nie było, była chyba tylko jedna taka, nazwijmy to, bliższa próba, chociaż to nie była jakaś tam super bliska, no i w niej zostało 300 milionów, więc tak jak mówię, raczej nie ma co, raczej się to po prostu mija z celem. Także okej, lecimy dalej. Zostały nam jeszcze tylko i wyłącznie trzy lożki. Mamy tak, nordyckich bogów, tutaj Esteros i 13 piętro. Zacznijmy od nordyckich bogów, bo tu mamy tego nieszczęsnego Lokiego. No i ten Loki, tak jak już wspominałem w ostatnim odcinku, chyba z łowcy demonów. Loki to jest blokada, chyba największa, jeżeli chodzi o nordyckich bogów. To jest zabójca, no on jest bardzo twardy, dużo uników robi, dużo ma zręczności. No ciężko, ciężko generalnie z nim tutaj się sobie poradzić. Jeżeli jego pokonamy, to potem chyba kolejnych dwóch pada po prostu tago, można powiedzieć, że za darmo. Tylko właśnie, czy to jest ten moment, kiedy już tego Lokiego jesteśmy w stanie zamknąć? No, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Chyba niestety nie. Chyba jeszcze się będziemy musieli wstrzymać, jeżeli chodzi o tego Lokiego. Chociaż no zobaczcie, no tutaj... no często do połowy mu zbijamy. Są też jakieś próby oczywiście tam, gdzie mu zostaje mniej tego HP aniżeli połowa, o teraz na przykład była 1/4 około mu została. No ale mimo wszystko chyba jeszcze go nie pokonamy niestety. To co on jest w ogóle odporny? Odporny na lód, a jak to tu wygląda? My tu mamy błyskawice, tu mamy błyskawice, tu mamy ogień i tu mamy ogień, okej, no czyli obrażenia można by powiedzieć, że idealne, jeżeli o to chodzi. No wszyscy mają łączną odporność maksymalną, jaką tylko mogą mieć, 15% też mają, to sprawdzałem na początku, ale jeszcze się upewnię. No a mimo wszystko tutaj zobaczcie, mimo to, że te obrażenia są, nie ma nikt na zimno, więc można powiedzieć, że idealnie, no to i tak jeszcze z nim są dość duże problemy i jeszcze raczej go, kurczę, nie pokonamy, szkoda, bo jednak tak jak mówię, jeżeli chodzi o paladyna, to on jest mocny na jakichś zabójców czy tam zwiadowców, bo jednak dostają sporo tych obrażeń z tego Firebola, więc zobaczmy w ogóle, jak tu walka wygląda, jeżeli o niego chodzi. No dobra, Barbar za dużo nie zrobił, tutaj powiedzmy Maguś też nie za dużo. No właśnie, no 84 miliony dostaje, więc to wcale nie jest tak mało. No ale on tutaj tych uników sporo robi, no bardzo by musiała wejść szczęśliwa próba, nie? W tym momencie, żeby tu on nie robił za dużo uników, żeby Kunegunda zrobiła dużo. No ciężko, raczej taką o taką próbę ciężko na razie, więc chyba po prostu sobie damy z nim spokój. Lecimy dalej, tak jak mówię, bo nie chcę znowu 40 minut odcinka, chyba że wam się takie odcinki podobają, to ja mogę nagrywać. Dobra, mamy złowrogiego gnoma, który tak jak myślałem właśnie, ostatnio się na nim zablokowaliśmy, ale dzisiaj padł po dosłownie dwóch grzybach. Zapisujemy, co my tu mamy. Mamy jakiś wisior, o zobaczcie, plus 37, to jak najbardziej możemy podmienić, nie musimy runki wymieniać, więc zrobimy po prostu cyk, cyk, cyk. Zamienimy sobie tutaj kamyczek, no i chyba jest wszystko git, tak mi się wydaje dokładnie, no i lecimy dalej. Teraz mamy obrońcę, no właśnie, i ten obrońca, jeżeli on by nam padł, chyba padnie, zobaczcie, że co chwilę jakieś takie bliższe próby, chyba on nam padnie, jak on nam padnie, to potem jest niepalna, czyli zwiadowca, dokładnie, udało się, mam jakąś broń w ogóle, coś dla zwiadowcy, zobaczmy jak to tu wygląda. Plus 43, czyli dużo, dość, z tym, że no rozrzut jest średni i tutaj mamy na wszystkie cechy, więc chyba, szczerze mówiąc, ja się po prostu wstrzymam. Ja tu mam, chociaż nie mam broni, tu mam jakąś broń, muszę ją wrzucić do kibla, może mi wtedy poleci dla zwiadowcy, no generalnie chyba tej broni nie ma co po prostu... sobie wymieniać, no bo tak jak mówię, no obrażeń niby sporo daje, tak szczerze, no bo 43, ale na wszystkie cechy, ale słaby rozrzut, więc raczej na razie ją odłożymy po prostu na bok, no i lecimy dalej. Udało nam się pokonać obrońcę bardzo szybko, no i teraz pozostaje nam niepalna, która chyba również, mam przynajmniej taką nadzieję, że padnie nam dość szybko i dzięki temu pokonamy wreszcie ten Esteros i dzięki temu też dostaniemy osiągnięcie, czyli plus 5 wszystkich statystyk, właśnie dokładnie takie, czyli gra
Gracz Cienia ukończ Esteros w Strefie Mroku. Dobra, mamy to, cyk, cyk, no i mamy też przy okazji 482 level, bardzo fajne osiągnięcia. Zobaczmy, co tu nam poleciało, coś na zręczność, czyli tak, to sprzedajemy, to sobie dajemy tu i cyk, to już będzie jutro do rozmontowania, zapisujemy od razu tą niepalną. No i dobra, kolejny loszek nam odpadł, jeżeli chodzi o tego paladyna. No jeszcze no, nam tu dużo zostało w porównaniu do tego, co mamy na berserku, ale ten nam odpadł, super. No i ostatni loch na dzisiaj, czyli to będzie po prostu 13 piętro. Zobaczmy. O wow, no nareszcie coś się tu zadziało, nareszcie paladyn za jednego grzyba udało się jakiś loch pokonać, bardzo szybko, fajnie. Haker Jan pokonany, tu znowu mamy jakiś pierścionek, no to też niestety na jutro. Zostawiamy, lecimy dalej, mamy teraz czterorękiego Petera, zobaczmy co z tym Peterem. Tutaj oni są w miarę podobni do siebie, bo teraz mamy chyba trzech wojowników z rzędu, czyli to jest 17, 18 i 19 i tak jak mówię, no przy odrobinie szczęścia raczej powinniśmy zrobić przynajmniej dwóch z nich. Zobaczcie, tamten padł od razu przy pierwszej próbie. No ten już stawia większy opór, ale może jakby Kunegunda coś tam pounikała, to może i by się jego też udało pokonać. No mamy już 482 level. Żeby teraz jeszcze jeden wbić, to musielibyśmy pokonać no jeszcze kilka lochów, nie? W tym momencie mamy 800, czyli jeszcze 3 lochy byśmy musieli, tak dobrze mówię? Chyba dobrze, o Boże, teraz trudna, no tak, 3 lochy, bo nam będzie bardzo mało brakować, jak pokonamy 2. Dobra, więc lecimy tak, no tutaj możemy sobie cyk, tu weźmiemy cyk. No i okej, okay, mamy jakieś tutaj, jeżeli chodzi o itemek dla Kunegundy, to jakiś hełmik, ale go nie wymieniamy, bo jest słabszy, także zostawiamy już na jutro do rozmontowania. Fajnie, że nam Haker Jan padł, w sensie, nie, czteroręki Pigler, Haker Jan to był wcześniej. No i lecimy teraz dalej, teraz mamy artystę, aha, artysta to jest nie wojownik, tylko jednak zwiadowca, okej, okay. To może być nawet z nim łatwiej, tak szczerze mówiąc, aniżeli z wojownikiem, no też go tu trochę popróbujemy, bardzo dawno już w ogóle nie widziałem tej jego grafiki, co ciekawe, bo jednak już na niektórych już dawno go zamknąłem, na innych kontach jeszcze do niego nie doszedłem, ale bardzo fajną ma tą grafikę, tak szczerze. No i tak jak mówię, przy okazji jest to zwiadowca, więc i może z tym zwiadowcą jakoś by nam tam się udało fajnie zatańczyć, powiedzmy, żeby po prostu go pokonać, no ale zobaczymy. No jeżeli się go uda, to spoko, jeżeli nie, to lecimy do oglądania tych walk, dlatego że 20 to jest mag, no i tego maga, biorąc pod uwagę, że to jest strefa mroku, chyba nie zrobimy. On pewnie nas wszystkich będzie one-shotował, to będzie coś podobnego jak walka z tym Case Jorem, że po prostu będzie brakowało nam obrażeń, żeby go zrobić. No ale okej, no najpierw żeby zawalczyć z magiem, to musimy pokonać tego. Kurde, myślałem, że zwiadowca to padnie szybciej. No tu zobaczcie, że my mu nawet mamy problem, żeby dojść do połowy HP, a co dopiero go pokonać. No ale troszkę go tu poklikamy jeszcze, popróbujemy na sam koniec, no bo i tak już to jest ostatni loch, jaki klikamy po prostu dzisiaj na tym paladynie. W zasadzie to, co chciałem zrobić, to zrobiłem. Dwa levele zostały wbite, więc raczej git, raczej na więcej, tak szczerze mówiąc, się nie nastawiałem. Także fajnie, że udało się zrobić w ogóle to, co się udało zrobić. No i kolejne lochy pewnie znowu za jakiś czas, pewnie minimum miesiąc, ale zakładam, że gdzieś za około 2 na tym paladynie. No niestety taki mamy już etap gry, gdzie te lożki tak łatwo nie padają, żeby z tego nagrać odcinek co chwilę. No i dobra, powiedzmy, że jeszcze... O dobra, nieważne, miałem mówić, że jeszcze 70 prób na niego, a się udało. Mamy coś dla wojownika, bardzo fajny rozrzut, plus 74, zobaczcie, to oni te bronie mają wcale nie takie świeże, nie takie pierwszej młodości. No ale dobra, tutaj sobie weźmiemy, zamienimy runkę, dodamy miejsce na klejnot, odzyskamy sobie klejnot, cyk, cyk, no i lecimy teraz tu, pyk, no i dobra, i mamy zaczarowane. Jak najbardziej git. No i na sam koniec został nam ten nieszczęsny mag, z którym to jest dużo problemów, czy to w strefie świata, czy to w strefie mroku. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy berserkiem, to wiadomo. No i dobra, jak to tu z nim wygląda? No on tego HP nie ma jakoś wcale dużo, no ale tak jak mówię, zakładam, że wszystkich nas niestety one-shotuje. Jak to wyglądają z nim walki? Ten walnął kryta, ten walnął kryta, okej. Kunegunda nie walnęła niestety krytyka. My tutaj... No kurczę, powiem wam, że jakby wszyscy walnęli krytyka, tak szczerze, no ten teraz nie walnął, jakby wszyscy walnęli krytyka jakiegoś mocnego,
Dobra, temu się udało walnąć. Kunegunda walnęła, okej. No i nam zostaje 128, kurde, 101. No nie wiem, szczerze, ciężko, musiałbym to policzyć kalkulatorem, ale mi się nie chce teraz wchodzić. No dobra, poklikamy go trochę. Jeżeli faktycznie by to się miało udać, jeżeli faktycznie byśmy go mieli pokonać, to nie potrzeba będzie do tego dużo prób, bo jak widzicie, no żeby wszyscy walnęli kryta, to nie jest wcale takie ciężkie do zrobienia, tylko że ten kryt jeszcze dobrze jakby był z tego wyższego rozrzutu, nie? Taki mocniejszy, no tam jak widzieliście brakło nie za wiele, ale nie wiem, no może być tak, że faktycznie jeszcze nam troszkę obrażeń niestety tutaj będzie brakować. Barbar ma w miarę nową broń, ale na przykład jakbyśmy zmienili jeszcze, chociaż magowi to chyba zmieniałem ostatnio broń na paladynie, czyli jeszcze zwiadowcy jakbyśmy zmienili, no to może i by to faktycznie pomogło, a jeżeli nie, no to widzimy, że na pewno na kolejnym odcinku już go się uda pokonać, no bo naprawdę niewiele tutaj brakuje, tak mi się przynajmniej wydaje. No jakbyśmy jego pokonali, to brakowałoby nam zaledwie 90 milionów expa do kolejnego levela. Kurde, ale światło zaczęło akurat, w sensie słońce zaczęło bardzo akurat świecić, no ale mniejsza z tym. No nie wiem, chyba nam się niestety nie uda. Chyba jeszcze troszeczkę obrażeń nam niestety brakuje, albo po prostu szczęścia, żeby te krytyki z górnego rozrzutu poszły, chociaż raczej wydaje mi się, że to są po prostu jeszcze za malutkie obrażenia, jakie tutaj posiadamy, żeby go faktycznie pokonać, więc na razie go zostawiamy. Dobra, co nam się tu udało zrobić? Szkoła jak najbardziej w najbliższym czasie jest do zrobienia, 13 piętro tak samo, no i w zasadzie wydaje mi się, że chyba tyle. Karuzela, jak tego maga pokonamy, to raczej pójdzie tam kilka pięter, no ale i tak jest jak najbardziej git, wbiliśmy prawie tak naprawdę 3 levele, więc no ja jestem zadowolony, 2,5 można by powiedzieć, jak najbardziej git, w sumie fajny progresik został zrobiony. Dobra, teraz sobie na sam koniec obejrzymy, zaczniemy standardowo, no ja to już wam pokazywałem na każdym chyba odcinku, ale sobie obejrzymy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o po prostu pokonywanie tego nowego lochu, bo ja to specjalnie zapisałem, żeby wam pokazać na najbliższym odcinku. Roztańczony grzyb poszedł na hita, tutaj jeżeli chodzi o wartowników, to tak samo. Fireball jeden hitek i bez problemu. Krytyczny karczmasz, no tak samo jak sam widzicie. Tutaj wszelkie itemki, które leciały, to oczywiście szły do wiedźmy. Nawet jakby lepsze od moich obecnych, bo wolałem jednak te dwie statystyki sobie dostać, aniżeli tutaj, no i tam jak i tak prędzej czy później jakiś lepszy znajdę, no nie? Dobra, kutliwy kowal tak samo, zobaczcie, bardzo dużo ten fireball robi. A, tu jakiś itemek mi poleciał, no ale to za 10 baniek, więc bez problemu. Bardzo dużo robi ten fireball, więc my tylko i wyłącznie tak naprawdę, no tu akurat zablokowała, ale i tak na hita padła. Bardzo przyjemnie się to ogląda, nie? Musicie przyznać, że takie robienie lochu jest jak najbardziej git, no tu już niestety troszeczkę obrażeń brakło, ale i tak poszło dalej. Dobra, teraz mamy Abawuwu apodyktycznego, zobaczmy, no to jest już magno, ale również fajny ten, w sensie ten paladyn wygląda na takiego potężnego, nie, że niby tych obrażeń nie ma dużo, bo wbije tyle co wojownik, ale jednak tego firebola machnie, potem walnie jakiegoś krytyka, no i faktycznie jest na co patrzeć. Dobra, teraz mamy Shakesa, który pierwszy nas cios zablokował, no ale drugi go już prawie zabił, więc spoko. No i lecimy do bossa tego lochu, czyli po prostu do ostatniego maga, fenomenalny fidget, również bez problemu pokonany. No i okej, teraz mamy strefę mroku, czyli roztańczonego grzyba. No tu Barbar zrobił sporo, Maguś również bardzo dużo, no tu Kunegunda akurat się za bardzo nie popisała, no ale my go dobiliśmy bez większych, chociaż no ponad pół HP nam zbił, to wcale nie było tak łatwo, no ale grunt, że pokonany, lecimy dalej. Teraz mamy opuszczonego wartownika, którego, zobaczcie, zrobił sam Barbar pokonał ten loch, co ciekawe. To jest właśnie to, zobaczcie, on tu ma 3 miliardy HP i jest wojownikiem, natomiast jeżeli chodzi o roztańczonego grzyba, to on jest, nie wiem kim on jest, no chyba magiem, tak mi się wydaje, bo bije z rózgi, mimo że siły i inteligencji ma tyle samo. Aha, poczekajcie, możemy to bardzo łatwo sprawdzić, dokładnie, no on jest magiem, a zobaczcie, HP ma 6 miliardów, czyli ma 3 miliardy więcej HP niż wojownik, który jest po nim. Tak jak mówię, no te statystyki są jakoś tak rozdysponowane, jakby to było zrobione tak, o pierwsze, lepsze, co tam się wpiszą, tak będzie. Nie wiem czemu to tak wygląda, no ale mniejsza z tym, no tu go sam Barbar pokonał. No i mamy jeszcze krytycznego karczmarza, który również jest wojownikiem. Barbar mu prawie pół HP zrobił, Maguś nie za wiele, co ciekawe, Kunegunda, no coś tam zrobiła. No i ponad 2 miliardy zostały nam do zbicia, ledwo, bo ledwo, ale udało się go pokonać. No i dostaliśmy jakąś broń, której chyba używamy
na Kunegundzie, to jest chyba ta, no chyba używamy go i nawet do tej pory. Dobra, no i teraz mamy to, co dzisiaj pokonaliśmy, zaczynamy od pogromcy słoniowatych, no Barbar coś tam zrobił, Maguś również, no i zobaczcie, Kunegunda ponad 600 milionów, Jezu, jak jestem prześwietlony, sorry za to, no ale akurat mi słońce zaczęło świecić, no i Kunegunda ponad 600 milionów HP zbiła dla tego pogromcy słoniowatego, więc super, no i my go tutaj dobiliśmy. Teraz mamy dalej Cyklopa Polifema, czyli ten drugi w tej górze Olimp chyba, no on jest wojownikiem, no ale wiadomo jak to wygląda, Barbar fajna ilość, Maguś no powiedzmy 5 miliardów, no i Kunegunda zobaczcie, również bardzo dużo zbiła i my niecałe 2 miliardy HP zbiliśmy mu, gdzie on nam zbił zaledwie połowę, no ale on ma zaledwie 60 tysięcy siły, to sami widzicie jak to wygląda, no i tak jak mówiłem, prawie 300 milionów expa udało się uzyskać. Teraz te Infernusy, zobaczmy, Barbar coś tam zrobił, spoko, Maguś powiedzmy, że też, no i tutaj Kunegunda również dużo i my ich tylko musieliśmy tak naprawdę dobić, chociaż to też nie było wcale takie łatwe do zrobienia. Dobra, teraz tak, o, tu Barbar prawie pół HP zbił, co ciekawe, no Maguś jednego kryta niestety, mógł jeszcze drugi. No i zobaczmy teraz, no Kunegunda nie zrobiła prawie nic, niestety, no ale tutaj musiały z naszej strony jakieś fajne krytyki siąść dokładnie i tą Bellę musieliśmy pokonać. Dobra, lecimy dalej, mamy Lucjusza, tu pewnie schemat podobny, no Barbar sporo robi w tych magów, trzeba przyznać, tu mamy, no tu mag podobny scenariusz co poprzednio, jeden krytyk, drugi zwykły. Jeżeli chodzi o Kunegundę, no to też niestety dwa zwykłe, no i pół HP zostało nam do zbicia, podejrzewam, że również tak samo jakieś fajniejsze, mocniejsze krytyki musiały tutaj być, no i dokładnie udało się tego Lucjusza pokonać. Teraz lecimy dalej, mamy złowrogiego gnoma, czyli tego maga Westerosie, zobaczmy, tutaj Barbar, o Barbar mu zobaczcie pół HP zbił, Maguś też fajną ilość, jakby drugi był krytyk to było jeszcze lepiej, no tu Kunegunda niestety bez krytyka, no i na sam koniec my. No, tutaj wystarczyły krytyki, on był bardzo prosty do pokonania już dawno temu, fajnie, że siadło, tu zobaczcie, Wisiorek w ogóle mi dawał plus 16, ale dałem chyba Barbarowi, lecimy dalej, mamy teraz obrońcę. Barbar coś tam zrobił, Maguś nie za wiele, no i Kunegunda, to co mówiłem, że ta Kunegunda musi faktycznie podziałać i również dobrą robotę zrobiła, a my tutaj ledwo, bo ledwo, ale go dobiliśmy, jakaś brońka, którą widzieliśmy, no i dobra, i mamy teraz tą niepalną, dzięki której zamknęliśmy Esteros i dzięki której zrobiliśmy to osiągnięcie. Barbar spoko ilość, no Maguś się za bardzo, w sensie walnął krytyka fajnego, ale się za bardzo nie mógł wykazać. Kunegunda, no tak chyba ze 150 czy tam 180 milionów HP i nie tak źle i nie tak dobrze, bo można powiedzieć, że tak średnio, no i my tutaj krytami też, jak widzicie, nie było to jakieś bardzo trudne, żeby ją pokonać. Dobra, lecimy dalej, mamy hakera Jana, który padł od razu, Barbar spoko, ilość obrażeń, Maguś również bardzo fajna, udało się, ten drugi krytyk trochę uratował. Teraz jeżeli chodzi o Kunegundę, no to ona tu wydaje mi się, że musiała podziubać, chociaż nie, zobaczcie, wcale nie tak dużo, no my go tutaj dobiliśmy. No tak, no on nam wcale tak dużo nie bije, mimo że on ma tej siły sporo i generalnie to obrażenia ma spore, no ale wcale tak dużo nam nie bił, trochę krytyków i udało się go pokonać, lecimy dalej. Tu Barbar o dziwo za wiele nie zrobił, Maguś również, no i mamy 497 milionów HP było, Kunegunda zbija 490, zostało nam 7, no i samym Fireballem udało się go pokonać, więc to co mówiłem, no jak Kunegunda wreszcie włączy te uniki, no to te lochy wyglądają na bardzo, bardzo proste. Lecimy dalej, ostatni na dzisiaj zwiadowca, artysta znany dawniej jako Andres, Barbar nie zrobił prawie nic, Maguś jakiś krytyk, ale też nie za wiele, no i tutaj Kunegunda, no i podobny bardzo scenariusz do poprzedniego, zobaczcie, Kunegunda zbiła mu ile? 407 on miał, czyli zbiła mu no dużo, nie? Bardzo dużo tego HP, tam 330 około, no i my znowu samym Fireballem, szczęśliwie, bo szczęśliwie udało się go pokonać. Zobaczcie, że ten Fireball też ratuje nam skórę, bo równie dobrze mogło być tak, że on teraz zrobił ze 3 uniki, zrobiłby ze 3 uniki z rzędu i by po prostu nas pokonał, a Fireballa nie da się uniknąć, więc no to też pomaga, nie ma co ukrywać, dość mocno. Dobra, i tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, progresik został zrobiony, więc ja osobiście jestem zadowolony, tak jak mówię, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, komentarze zostają dla was, piszcie co tam ciekawego macie do napisania.
I w zasadzie tyle. Najważniejszy to subik i dzwoneczek. Możecie również wbijać na... i łapka w górę oczywiście. Możecie wbijać na Discorda dla widzów, możecie wbijać na Twitcha, możecie sprawdzić opis filmu, bo tam są wszystkie potrzebne linki, przypięty komentarz. I w zasadzie wszystko. Także ja Wam dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!